niestety Polacy, widok szatańskiej obłudy pod nazwą ZLM, co tłumaczy się życie kobiet, zabójstw, dzieci jest najważniejsze. Odbył się w Polsce, w Warszawie czy jeszcze gdzieś tam, nie ma znaczenia. Po prostu sama ohyda i obłuda w tym polega, że tak powiedzieć kobieta, tak powiedzieć strajk. Bojówkarz TNK, transnacjonalnych kompanii lewackich w Polsce. Chrześcijański, kraj chrześcijański. Najohydna rzecz, co mnie wzburzyła, moje sumienie, tak powiedzieć, wzburzyło, że ona drżącym głosem, teatralizowanym, krzyczy, że moje ciało, moja sprawa, że dawajcie w Polsce odpuścimy oborcy, żeby kobieta decydowała, żeby szatan siedzący w kobiecie decydował tak samo, jak i w Unii Europejskiej, ten szatan decyduje za kobietę, za człowieka, za ją sumienie, za cywilizację naszą, chrześcijańską. Decyduje, żeby dzieci zabijać, wypierdalać z kobiety. I nie chodzi tam, że dziecko ma być martwe, albo kobieta ma umrzeć. Nie, to tylko ruch dla tego, żeby dzieci było jak na umogę mniej w Polsce. I najohydniejsza, najbrzydszejsza rzecz, że patrzcie Polacy, tym ohydnym szatana kobietom na strajku, niby to kobiet za aborcję, za zabójstwo dzieci, wyreżysowałam specjalny, swoisty, taki vibration, drżący głos, żeby ona, jak to w szkole uczą wiersze czytać, tak i ona, wyreżysowana, jako w teatrze, drżyć swoim paskudnym, obłudnym głosem, niby to ona płacze z tego powodu, że nie dozwalają kobietom robić aborcje, kurde. Ale wiecie, u kogo realnie, kto ma drżać tym głosem? Ci mężczyzny, u których ci paskudni, ci kobiety, tak powiedzieć, odebrali dzieci, zabili ich dzieci przez aborcję. Normalnych, zdrowych dzieci, będąc sami zdrowi, mężczyzny zdrowi i dzieciaki zdrowe. A oni ich po prostu zabijali. Jak w czasie PRL. Dla nich nie ma nic, żadnych wartości i etc. Ale to moral, tak? A my już poza tym, żeby kogoś uczyć tej morale. No i dopuścimy takie, że ci kretynki popłaczą łzami krokodyla. I większość Polaków weźmie i za PO lub za resztę lewackiego tresza zagłosuje. Ale ci, którzy to drżą tym głosem od ruchu życie kobiet zabójstw ma znaczenie w Polsce, a reszta świata niech ona odpierdoli się, bo ci kobiety otrzymują pieniędzy od tych TNK, transnacjonalnych kompanii lub korporacji. Ale ta reszta Polaków, które na przykład też zgodzi się na wyborach zagłosować za te transnacjonalne korporacje zamiast swojej Polski, zamiast swojej polszczyzny, poprawnej, właśnie, że chrześcijańskiej, to ona natychmiast ten elektorat przestanie otrzymywać 500+ i reszta plus różnych. Bo po prostu ludzie, kretyni, nie rozumieją, że ci, którzy korzystne idioci, ci, ta biomasa, to najgorsze wred, najgorsze zło dla Polski. Bo kurde, ci, którzy robią to za pieniądze, to po prostu to zdrajcy, to kurde, wynajęcie bojówkarzy ci lewacki, komunistyczni, marksystki. A ci, którzy korzystni idioci, to ci, którzy słuchają tych marksystów,
żeby pozbyć się i 500+, i resztę, to co nadbała PiS w Polsce. Takie to sprawy. I jeszcze najgłówniejsza rzecz, że to tam pseudokobiety, pseudostrajk, ale ten ruch zamieszan na zabójstwie dzieci i nic więcej. I patrzcie, Polacy, wszędzie w tych klubach nocnych, wszędzie to, lub w Zakopanem, lub tam na kurortach, ale oni nie dbają o zwykłych, podstawowych rzeczach. To terytorialna samoobrona, no albo po prostu terytorialna obrona Polski. Im naplecz na to. Oni budują wszędzie tutaj takie piękne majątki, takie piękne domy, kurde. W stylu dackim, duńskim, w stylu szwedzkim, w stylu angielskim i reszta. Wszystko fajny styl, bogaty, rang taki już bogaty, ale gdzie samoobrona? Czy oni myślą, oni liczą, że kiedy oni Polacy już bogaci, to oni już samo sobą NATO ich za assurance, tak? Jak dla Ukrainy budapeskie memorandum zabezpieczy. Сейфли. Спокойно, без войн, без окупації, без Сибірі. Звикли нормально жити, так? Але ж ми віємо, що НАТО не оборонило Польщі під Смоленським, при забіччі Путіном, 96 польських патріотів. Не оборонило, не оборонило. Де враг? Врага немає, решта. Таких речей, які НАТО, то тільки так, як assurance, Будапештський меморандум для України. І тиле. Решта. O resztę, jak Szwajcaria, Polska ma dbać sama o sobie. A oni ci, kurde, szatana babę, dbają o zabicie Polaków. I tyle. I ci ludzie, które takie przyglubki takie niby to, nie rozumiem tego, akceptują to wszystko, zabicie Polaków narodzonych. No, po prostu przestępcy. I zdrajcy swojego kraju, Polski. Tak są Polacy, ci kobiety, tak zwane z ruchu, zabójstwa dzieci nienarodzonych, jest niczym innym, jako gorsze od krokodylów. Bo krokodyle płaczą też, ale kiedy zjeżdżą jakąś zwierzynę sobie, żeby z głodu nie zdechnąć, bo oni mają tylko instynkt. A ci, kurde, płaczą, jęczą i wibrują głosem swoim, dlatego, żeby zabijać swoich, takich samych jak i oni, ludzi. No po prostu, to, jak to ludzie? Żadne nie ludzie, to po prostu no, chora obluda. I nie żadne to kobiety, po prostu to chorzy za pieniędzy, takich samych zdegenerowanych od szatana. Najpierw ludzi, takich samych zdegenerowanych od szatana, jak i oni ludzi, to jest czystej wody degeneracja i nic więcej. I na serio, to po prostu no śmiesznie, to no, idiotyzm. Na serio do tego się akceptować, to stawić się, po prostu no, to przykro dla nacji mieć coś takiego, jak ruch zabijania nacji, ruch zabijania nienarodzonej nacji, dzieci, zdrowych, od zdrowych kobiet, od zdrowych mężczyzn. Tylko przez to, co ona ma za... chce rządzić nad swoim ciałem, którym tym ciałem już owładnął szatan, tym jej kobiecym ciałem. No i rzeczywiście Polacy, im mniej chrześcijaństwo w Europie, tym więcej i mocniej muzułmanizm, islamizm w tej samej Europie. Tam, gdzie tych kobiet zabijają kamieniami. A nie to, co oni tam władzają nad swoim ciałem. Co ona chce, to i robią. Imi władzają totalnym rządem mężczyzny, który ich zabijają kamieniami. Tam też wielka degeneracja. A w Biblii napisano, że człowiek ma być demokratycznym i poddanym wolę Boga, a nie wolę szatana, a nie wolę swoich chorych umysłów, krytynistycznych,
którymi zawładnął ten sam szatan. I tak można w kółko po 25 razy znów i znów. I znów wokół to samo. I kiedy już poziom tej społeczności będzie realny, będą rodzili się tylko tam transwestyty lub jeszcze ktoś podobny, to już no, naprawdę takie społeczeństwo nie zechce w ogóle, wtedy już można dozwolić tam aborcję, kiedy rodzą się tacy krokodyle zamiast kobiet, kurde. Ale aborcja tylko tych krokodylów w ciele kobiety, które zechcieli zrobić ze swojego ciała z kobiety krokodyle. Takich nie dużo szkoda, bo oni degenerują nację i rasę człowieczą.